Łukasz Kacprzycki, aktualnie kadrowicz reprezentacji do lat 19 i piłkarz Lechii Gdańsk, to dla Ciebie duża nobilitacja, powołanie do kadry? No myślę, że każdy chłopak, który trenuje i jest w naszym wieku, chciałby dostać się na taki turniej. Można się bardzo pokazać, będzie dużo skautów. Ja na razie o tym nie myślę, bo skupiam się na grze w klubie w Lechii i teraz tutaj w kadrze, żeby osiągnąć jak największy wynik, czyli awansować z pierwszego miejsca. Nie boimy się Hiszpanów, nie boimy się Chorwatów, Greków tak samo. Rywali macie bardzo arcytrudnych rywali, bo Hiszpania to aktualny mistrz kontynentu, Grecja wicemistrz, a Chorwacja no 3 lata temu awansowała do półfinałów. No tak, ale nie ma co patrzeć przez pryzmat przeszłości. Ja uważam, że my też mamy mocnych zawodników, którzy grają w różnych klubach, umiejętności mamy. Jeżeli będziemy podchodzić do tego, że będziemy się zastanawiać, że to jest Hiszpania, że to jest Chorwacja, że to jest Grecja, no to nie ma co wychodzić. My musimy wyjść z nastawieniem, że my jesteśmy dobrzy, my jesteśmy przygotowani do tego, żeby wyjść z pierwszego miejsca. Mówisz, że przyjeżdżasz na treningi do pracy rowerem, to prawda? Nie, tam akurat młoda ekstraklasa grała mecz i była ładna pogoda i podjechałem sobie rowerem. I tak wyszło, że mi zdjęcie rzecznik zrobił i... Ale ogólnie jeżdżę samochodem ze znajomymi, autobusem, bo prawo jazdy nie mam. Także rowerem nie. Ciekawe hobby. Ja podobnie też jeżdżę rowerem do pracy. Ostatnio mi odkręcili koła od roweru. A mi się to jeszcze nie zdarzyło, no naprawdę. No, raz pojechałem, bo była ładna pogoda. No na treningi nie jeżdżę rowerem, bo akurat mam taką trasę, że jest dużo górek i bardzo bym się zmęczył. Ja uwielbiam rowerem jeździć. Jak jeszcze mieszkałem w Mrzeżynie, tam w swojej miejscowości, to bardzo często jeździłem rowerem. Świetna sprawa dla mnie i dla zdrowia ogólnie. Można bardzo miło spędzić czas. Wracając do turnieju, zaraz zaczynacie trening. Ostatni trening przed meczem Polska-Hiszpania. Jest presja, oczekiwania od reprezentacji? Ja żadnej presji nie odczuwam, z kolegami na temat presji nie rozmawiam, bo jak będziemy na ten temat rozmawiać, to ta presja sama się wytworzy. Wierzymy w swoje umiejętności, tak jak powiedziałem, i nie zastanawiamy i nie myślimy nad tym, że to jest Hiszpania, tylko że myślimy o sobie. Łukasz, a twoje marzenie piłkarskie? Zostać w Lechii Gdańsk? Myślę, że marzenie moje jest takie, że chciałbym zagrać na wyższym poziomie niż tylko w ekstraklasie, bo jak mam się zatrzymać na poziomie ekstraklasy, no to jest bez sensu grać w piłkę, ponieważ stawiać trzeba sobie wyższe cele, a nie tylko zadowolić się małymi sukcesami. Ja uważam, że moim marzeniem jest takim najwyższym zagrać w lidze hiszpańskiej. Chciałbym, ale to jest daleka droga.